Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Kasia wybrała niestosowną stylizację. Emilian Kamiński odszedł w świąteczny poniedziałek 26 grudnia 2022 roku. Od jakiś czasu aktor zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z poważną chorobą płuc. Parę miesięcy temu był nawet w szpitalu, jednak po wyjściu z placówki zapewniał, że jego stan jest stabilny i fani nie mają się o co martwić. Niestety jego zdrowie się nie poprawiło. Aktor odszedł w domu w Józefowie. Emilian Kamiński cieszył się uznaniem wśród polskiej publiczności. 70-latek na swoim koncie miał wiele interesujących ról. Zagrał m.in. w Szaleństwach Panny Ewy czy Szatanę z siódmej klasy. W ostatnich latach skupił się głównie na tworzeniu teatru Kamienica oraz grze w serialu TVP2M Jak Miłość. Gwiazdor miał nie tylko wielu fanów, ale również przyjaciół z artystycznego środowiska. To właśnie oni tłumnie przybyli na cmentarz, by towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Wśród żałobników pojawiła się Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski. Nie zabrakło również Andrzeja Pryciksa, Przemysława Cypryańskiego, Tadeusza Chudeckiego. Na uroczystości obecni byli także inni znani aktorzy. Między innymi Małgorzata Kożuchowska, Daria Widawska, Grzegorz Wąs, Jacek Kawalec, Olaf Lubaszenko, Jan Jankowski, Aleksandra Mikołajczyk. Młoda aktorka Katarzyna Ptasińska również postanowiła pożegnać swojego mistrza. 33-latka na tę okazję postawiła na odważną stylizację. Jej płaszcz w biało-żółty wzór zwraca uwagę na tle żałobnych ubrań innych osób. Nie od dziś wiadomo, że i w polskiej kulturze obowiązuje czarny strój na pogrzebie. Ten kolor uznawany jest bowiem za najbardziej odpowiedni dla takiego wydarzenia. Jak się jednak okazuje, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Emilian Kamiński spoczął w rodzinnym grobie usytuowanym w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Obok grobu znajduje się również mogiła Edwarda Hulewicza.